W drugiej lidze piłkarskiej Pogoń Siedlce pokonała Garbarnię Kraków 1-0. Przed własną publicznością dziś grała też Legionowia z drugą drużyną Lecha Poznań. W Legionowie bramkowych sytuacji nie brakowało, ale na okazjach niewykorzystanych się skończyło. Legionowia zremisowała z rezerwami Lecha 0-0, natomiast znacznie więcej, bo aż 11 było żółtych kartek. Mecz godny turnieju sześciu narodów w rugby, bo bardzo dużo było fizycznej walki, ale fair. Trzeba przyznać, że to nie było chamstwa ani innych rzeczy. W każdym sektorze boiska, w każdej części boiska było widać zespół zdeterminowany, że jeżeli brakuje umiejętności, to tą determinacją pewne rzeczy można gdzieś zakamuflować. Dzisiaj zespołowi powiedziałem, że śmiało dzisiaj po tym meczu, wiem, że są gdzieś troszkę też rozczarowani może wynikiem, ale mogą śmiało podnieść głowy do góry i patrzeć w przyszłość trochę w jaśniejszych barwach. Wiadomo, jaka jest nasza sytuacja w tabeli. Gramy oczywiście do końca. A do utrzymania się wśród drugoligowców jeszcze daleka droga. Przedostatnia w tabeli Legionowia do tak zwanej bezpiecznej strefy traci obecnie aż 14 punktów.